Dzień dobry. W poniedziałek 14 czerwca w książce z Biblią na co dzień otrzymujemy wartościowe słowo z Księgi Trenów proroka Jeremiasza i z listu do Hebrajczyków. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Zarówno odbiorcy trenów Jeremiasza, jak i odbiorcy listu do Hebrajczyków mieli ze sobą wspólne to, że mierzyli się z trudnymi wyzwaniami. Treny pisane są w momencie, kiedy Jerozolima jest zniszczona. Wiele osób zginęło, bądź też znajduje się w niewoli babilońskiej. To, czym żyli do tej pory, zostało zniszczone, zburzone. Wszelkie nadzieje, dotychczasowa pewność, bezpieczeństwo legło w gruzach. Odbiorcy listu do Hebrajczyków mierzą się z prześladowaniami. Mierzą się z tym, że niełatwo jest być wyznawcą Jezusa Chrystusa. Jak w takich okolicznościach można więc mówić o tym, że Pan jest dobry dla tego, kto mu ufa? Jak w takich sytuacjach nie porzucać ufności, kiedy wszystko wokół się wali, kiedy mierzymy się z doświadczeniami, kiedy na naszej drodze pojawiają się wyzwania niejednokrotnie przekraczające nasze siły? Być może i ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, mierzysz się obecnie z takimi wyzwaniami, które sprawiają, że trudno jest modlić się do Boga, trudno jest powierzać Mu swój każdy kolejny dzień, trudno jest wyznawać bądź wola Twoja. Niemniej jednak to, czego chcą nauczyć nas zarówno Jeremiasz, jak i autor listu do Hebrajczyków, to fakt, by pomimo przeciwności, pomimo doświadczeń, pomimo tragedii, traumy, wszelkich przeciwności, starać się, próbować szukać tego, co Pan Bóg ma nam do przekazania. Czytamy, że dusza, która go szuka, może doświadczyć Bożej dobroci. Autor listu do Hebrajczyków za chwilę będzie pisał o bohaterach wiary, którzy pomimo różnych doświadczeń ostatecznie się nie załamali, tylko z Bożą pomocą stawiali czoła wszystkim przeciwnościom i wyzwaniom. Nie są to łatwe słowa. Czasem nie jest łatwo ufać naszemu Bogu. Niemniej jednak Boże Słowo zachęca do tego, byśmy się nie zniechęcali. Zachęca nas do tego, abyśmy szukali Boga. Abyśmy nie porzucali ufności. Abyśmy nie pogrążali się w beznadziei, rozpaczy. Abyśmy pozostawali tylko na etapie pytań czy też wątpliwości. Ale byśmy byli gotowi, aby tego Boga szukać. I zachęcam Cię, byś tego poranka, w tym całym dniu, który dziś przeżywasz, znalazł taki moment, aby się wyciszyć, spróbować zebrać myśli i westchnąć do naszego Boga w modlitwie. Jeżeli chcesz, to zachęcam Cię, byś modlił się teraz razem ze mną. Będę starał się wyrazić to, do czego nawiązują autorzy tekstów biblijnych. I być może będzie to dla Ciebie okazja, by poszukać Bożej dobroci, by nie tracić owej ufności, którą możemy mieć w Bożą stronę. Dobry Panie, Ty najlepiej wiesz, z czym każdy z nas się mierzy. Panie, Ty najlepiej wiesz, że wcale nie jest łatwo Tobie ufać, wtedy, kiedy jest trudno, kiedy borykamy się z doświadczeniami, z przeciwnościami. Ty, Panie, najlepiej wiesz, jak wiele pytań, wątpliwości nierzadko płynie z naszych ust w Twoją stronę. Dlatego dziś przychodzimy do Ciebie z prośbą o to, byś działał, byś pozwalał się odczuć, byś pozwalał nam Ciebie szukać i abyśmy mogli przekonywać się, że jesteś dobry, że jesteś wierny. I tak jak nie opuściłeś swojego ludu wybranego, tak jak nie opuściłeś Kościoła w czasach prześladowań, tak jesteś i dziś z nami. W każdym doświadczeniu,
w każdej trudności, w każdej dolinie cienia śmierci. Wspieraj, Panie. Błogosław ten dzień. Daj nam odczuwać, że wspierasz, że nie idziemy sami przez to, z czym tak niełatwo jest nam sobie czasem poradzić. Błogosław nas, Panie, dobrym dniem, dobrym tygodniem i spraw, abyśmy byli w stanie przyjmować Twoją dobrą wolę. Amen. Dobrego dnia, błogosławionego tygodnia.